Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na 9. odsłonie Kultury Wykluczenia. To już 9. rok, to już też kolejna współpraca z panem profesorem Marcinem Urbaniakiem. Tak naprawdę dzisiejsza konferencja, którą właśnie zaczynamy, jest zorganizowana i powstała dzięki nie tylko wiedzy, ale również ogromnemu zaangażowaniu pana profesora Marcina Urbaniaka, więc od razu podziękuję i powiem, że to, co pan profesor nam tutaj przygotował, jest ucztą. Zaczynamy od, myślę, jednego z ważniejszych głosów, jakie w rzeczywistości takiej działaczy, aktywistek i aktywistów możemy usłyszeć, ale o tym zaraz będzie mówił pan profesor Marcin Urbaniak. Natomiast ja tylko zachęcę państwa do pozostania z nami, oglądania nas na Facebooku czy później na YouTubie. Będziemy rozmawiać przez te 3 dni o ekoetyce, o środowisku, o relacjach z zwierzętami pozaludzkimi. Będziemy przede wszystkim też starali się zrozumieć, kim jesteśmy w tym złożonym świecie, ekosystemie, rzeczywistości, która nas otacza. Ale żeby nie przedłużać i żeby przejść do tego, co najciekawsze, przekażę głos naszemu dzisiejszemu gospodarzowi, panu profesorowi Marcinowi Urbaniakowi. Bardzo dziękuję za to szalenie miłe przedstawienie mojej skromnej osoby. Również gorąco dziękuję za możliwość współtworzenia, współuczestniczenia w tej konferencji, która już jest 9, a śledzę ją od początku, jestem pod ogromnym wrażeniem jej rozmachu i też interesujących problemów, ponieważ co roku są szalenie ważnymi problemami, a ponieważ w tym skoncentrowaliśmy się na katastrofie klimatycznej i umieraniu bioróżnorodności, ale też dobrostanie różnych wybranych grup zwierząt, gatunków zwierząt, to będziemy mieli okazję posłuchać niezwykle inspirujących wykładów profesorek, profesorów, ekspertek i specjalistów w różnych obszarach ochrony biosfery i ochrony też dobrostanu zwierząt. W dzisiejszym dniu będziemy mogli posłuchać szerokiego takiego spektrum różnych ujęć ochrony właśnie bioróżnorodności od strony głównie katastrofy klimatycznej i degradacji bioróżnorodności, a na początek pierwszym gościem będzie osoba, która w zasadzie już jest chyba żywą legendą, człowiek, który jest, no, przekracza swój czas i wybiega w przyszłość, jeżeli chodzi o zaangażowanie społeczne, aktywizm proekologiczny. Pan Jacek Bożek, polski działacz na rzecz ochrony środowiska, wieloletnie działający od dekad, założyciel i przewodniczący klubu Gaja ponad 30 lat temu. W latach 70. już pan Bożek brał udział w projektach Laboratorium Jerzego Grotowskiego, gdzie występował na deskach Teatru Pantomimy w Bielsku-Białej i z jego inicjatywy powstał w ogóle Bielski Teatr, warsztat. Był stypendystą rządu Nowej Południowej Walii, Stowarzyszenia Ashoka Innovators for the Public, więc pan Bożek jest zaangażowany w ogromną ilość bardzo interesujących inicjatyw, łącznie z pracowaniem w Rainforest Information Center, prowadzenie prywatnej szkoły Hatha Yogi, no ogromna ilość inicjatyw, a szczególnie klub Gaja jest zasłużony jako klub pionierski, prekursorski w naszym kraju dla walki z walki z zagrożeniami ekologicznymi i ochroną środowiska naturalnego. Wiem też, że pan Jacek Bożek jest wciąż czynnym aktywistą broniącym praw człowieka w Tybecie, więc to zaangażowanie społeczne i ekologiczne jest imponujące. No i z tego względu pan Jacek Bożek został zaproszony jako pierwsza osoba, która wygłosi mowę inauguracyjną na naszej konferencji. Oddaję głos i zamieniamy się w słuch. No to pan profesor Urbaniak mnie załatwił. No widzicie, no po takim wstępie to ja tak czekałem, bo głowa jakoś boli od rana. No po takim wstępie to tylko głowa bardziej boli, także
jak już pan profesor Urbaniak powiedział, że mam coś powiedzieć na samym początku tego wspaniałego wydarzenia, to już byłem oczywiście w stresie, bo wszystko, co Marcin Urbaniak powiedział, jest prawdą, ale pomimo wszystko człowiek ma stresa, jeśli można tak powiedzieć. Ja będę co chwilę wkładał okulary, żeby coś zobaczyć z tej rzeczywistości, która nas otacza. Także Państwo się tym nie przejmujcie. Nie chciałem tego spotkania z Wami poprowadzić tak, jak zwykle prowadzę spotkanie. Skupiłem się na tym, na tym tytule, na tym wykluczeniu. Co to jest to wykluczenie, jak to wszystko wygląda? I kiedy Marcin Urbaniak powiedział, bo ja strasznie nie lubię pisać, mówienie idzie mi zdecydowanie lepiej, żebym mu napisał, co ja będę mówił. I oczywiście postawiłem go pod ścianą, bo nic mu nie napisałem. Ale dzisiaj w nocy i sny, i wszystko to, co się działo wokół, już tak bardziej nakierowało mnie na to, co chcę Państwu powiedzieć. I to, co wysłałem panu Urbaniakowi, czyli cytat z Guya Spetha, amerykańskiego prawnika i specjalisty od ochrony środowiska. Ja chcę zacząć tym cytatem, dlatego że będę się odnosił do tego, co tutaj pan Gaz powiedział w swojej wypowiedzi. I myślę, że to jest bardzo ważne dla nas, dla wszystkich działających na rzecz ochrony zwierząt, na rzecz ochrony przyrody. Jest to bardzo, bardzo istotne, co ten człowiek powiedział. To jest moje zdanie. Kiedyś sądziłem, że główne problemy ze środowiskiem naturalnym to utrata bioróżnorodności, załamanie się ekosystemów i zmiany klimatyczne. Uważałem, że wystarczy 30 lat dobrych badań naukowych, by poradzić sobie z tymi problemami. Ale byłem w błędzie. Główne problemy ze środowiskiem to chciwość, egoizm i apatia. Aby sobie z nimi poradzić, potrzebujemy zmiany kulturowej i duchowej. A na tym my, naukowcy, się nie znamy. I bardzo często od jakiegoś czasu, jak spotykam się z ludźmi, mówimy o walce Goliata z Dawidem. Nie wiem, czy Państwo znacie tą biblijną przypowieść, ale wszyscy jesteśmy wychowani w chrześcijańskim duchu, więc chyba coś tam pamiętacie. W każdym razie stały naprzeciw siebie dwa wojska. Dwa wojska, które miały stoczyć bitwę. I przez 40 dni Goliat wychodził przed swoją armię i mówił, jeżeli ktoś ze mną stoczy tą walkę, bitwę, to jesteście wygrani. Ale był przepotężnym człowiekiem. Wtedy pojawił się Dawid, pasterz, niewielki chłopczyk, który wziął i ze swojej procy zabił tegoż Goliata. I to było zwycięstwo. I on mówił, że zwyciężył tylko dlatego, że wierzył w swojego Pana i Pan kierował jego ścieżkami. Dla mnie ta opowieść, która teraz pojawia się w różnych wystąpieniach i mówi się o tym, że my jako działacze, jako aktywiści, jako ci, którzy próbują ten świat doprowadzić do takiego momentu, że nie wpadniemy na ścianę albo nie spadniemy do wielkiej przepaści, czujemy się jak Dawid. A Goliat to jest cały system, z którym nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. I dzisiaj tak trochę mi się przyśniło, czy to ma polegać, ta nasza walka ma polegać na zabiciu tego Goliata. Czy my jesteśmy w stanie wyjść na tą udeptaną ziemię i zabijać? I czy my w ogóle chcemy tego Goliata zabijać? Kim ten Goliat jest? Czy mamy go rozpoznanego na wszystkich najgłębszych poziomach? I czy to nie jest pora, żeby te stare opowieści
zamienić na nowe opowieści. Jestem o tym bardzo głęboko przekonany, że nasze stare opowieści nie pasują do dzisiejszego czasu. Wydaje mi się, że my jako Dawid powinniśmy z tym Goliatem usiąść do stołu albo usiąść nad rzeką i wspólnie porozmawiać, w jaki sposób jesteśmy w stanie uratować ten świat. Bo jeżeli doszłoby do tego starcia, a nawet byśmy w nim zwyciężyli, co jest mi dosyć trudno uwierzyć, patrząc na otaczający nas świat. Dlatego, że ja, tak jak powiedział Marcin Urbaniak, to, co robię w Klubie Gaja, robię 33 lata. I świat, w którym się znajdujemy, wcale się nie polepszył. To znaczy, nie chciałbym powiedzieć, że on się pogorszył, bo w wielu miejscach na świecie nam się żyje doskonale, jak w raju. Do tego jeszcze wrócę. Ale jest to świat, w którym jeżeli byśmy w tym momencie zrezygnowali na przykład z węgla, zrezygnowali z wielu rzeczy, to najprawdopodobniej ten świat by się nam cały skruszył, a być może zawalił. Czyli w jaki sposób my, Dawidzi, nie wiem jak to powiedzieć, panie profesorze, my małe Dawidki, jak to mamy zrobić, żeby ten Goliat, który stoi przed nami, żebyśmy bardziej zobaczyli w nim możliwość współpracy, możliwość tego, że musimy, nie lubię słowa musimy, ale teraz go chcę powiedzieć, musimy zrobić wszystko, żeby tą planetę uratować. Ale żeby iść dalej, chcę dwa słowa o wykluczeniu. To, co Marcin opowiadał o mnie, wszystko to bardzo ładnie brzmi, moi drodzy, ale to jest jedna strona mojego życia, natomiast druga strona mojego życia to jest nieustające wykluczenie. Ma to ogromne znaczenie w tym, co robię, co mam nadzieję robię jeszcze w tym momencie i co będę robił. Co to oznaczało? Ja byłem bardzo chorym dzieckiem, czyli całe dzieciństwo spędziłem w szpitalu, ocierając się o śmierć. Czyli jeżeli już z tego szpitala wyszedłem i wyszedłem na podwórko, gdzie chłopaki w moim wieku grały w piłkę, musiałem stać, podpierać mur i tylko marzyć o tym, że kiedykolwiek zagram w piłkę. Później, kiedy już byłem człowiekiem w miarę świadomym, to gdzieś było w okolicy lat 14, to mój bunt przeciwko temu, co widziałem wokół, był taki, że musiałem opuścić mój dom rodzinny. W wieku 14 lat wcale nie było to takie proste i wyruszyć na swoją ścieżkę. A kiedy przestałem jeść mięso w zupełnie innym czasie, to był komunistyczny czas, kiedy mięso było na kartki, to było coś niezwykłego. Mięso to było coś. Czyli całe moje życie to było życie wykluczenia, samotności i bardzo często śmierci. Dlaczego mówię o śmierci i o tym wykluczeniu? Dlatego, że Matka Gaja, z którą współpracujemy na co dzień, dlatego, że na co dzień czerpiemy z jej zasobów, ale nie czerpiemy tylko z zasobów takich jak woda, jak powietrze, jak żywność. Czerpiemy z jej zasobów duchowych i kulturowych. Dlatego, że to Matka Ziemia sprawiła, że mamy możliwość rozwijać religię, że mamy możliwość rozwijać kulturę, że mamy możliwość rozwijać samych siebie, że mamy tą możliwość, że stąpając po tej ziemi, po tej Matce Ziemi, możemy robić i realizować to, co kochamy. A na to prawnik i specjalista od ochrony środowiska mówi: byłem w błędzie. Główne problemy ze środowiskiem to chciwość, egoizm i apatia. Aby sobie z nimi poradzić, potrzebujemy
zmiany kulturowej i duchowej. A na to my naukowcy, a na tym my naukowcy się nie znamy. Czyli w zasadzie, jeżeli chcielibyśmy mówić o tym, w jaki sposób pracować z wykluczeniem, pracować z Matką Ziemią, powinniśmy się zwrócić do siebie, do naszych serc, umysłów, bardzo często żołądków, bardzo często naszych myśli o tym, jak wygląda świat. I jeżeli chcielibyśmy w naszych sercach, żeby Matka Ziemia, którą tu mamy za oknem, nie była wykluczana, to co my możemy zrobić, żeby tak było? I zawsze wtedy, jak zadaję sobie takie pytanie po tych 33 latach aktywizmu, pojawia mi się śmierć, przemijanie. Pojawia mi się jedyny moment w kulturze, jedyny moment w naszym życiu, który jest tak naprawdę przez nas nierozpoznawalny. Tak naprawdę jest przez nas nieokiełznany. Tak naprawdę jest jedyną ścianą, o którą rozbijają się nasze poglądy, nasze religie, wszystko. I na naszych oczach umierają ludzie, zwierzęta, umierają języki, umierają kultury i umiera, choć nie, ja jeszcze uważam, że Matka Ziemia nie umiera, lecz Matka Ziemia przez nas jest na skraju wytrzymałości. Co człowiek, taki jak każdy z nas oczywiście, co mógłby zrobić, stając twarzą w twarz ze śmiercią? Uważam, że w momencie, kiedy mamy wszystkie dane naukowe, mamy wszystkie możliwości, żebyśmy w naszym życiu mogli coś zrobić, żeby Ziemię uwolnić od naszej chciwości, apatii, bardzo często głupoty. Dlatego, że nie bierzemy być może w naszym myśleniu o świecie tego, co Harari napisał, że na świecie jest bardzo dużo głupich ludzi. Moi drodzy Państwo, to trzeba wprost powiedzieć. Głupców ci u nas dostatek. Ale każdy z nas, jak staje w obliczu śmierci, zadaje sobie podstawowe pytania. Podstawowe pytania, czy dobrze żyłem, kim byłem, czy to nie jest moment w naszej kulturze, w naszym widzeniu świata, żebyśmy te pytania zaczęli sobie zadawać. Ja wiem, że profesor Marcin Urbaniak, jak słyszy o mojej, jak ja opowiadam o duchowości, to on jako taki racjonalista się zawsze uśmiecha, ale Jacek, o czym ty mówisz, o czym ty mówisz? To ja Państwu teraz opowiem przypowieść kolejną. Przypowieściami i opowieściami moje życie stoi. Jest to opowieść o człowieku, który mieszka w swoim domu nad rzeką i nagle się dowiaduje, że ma być powódź. Widzi, że woda się podnosi, jest coraz groźniej, niebezpiecznie. Przychodzą jego dzieci, które nie mieszkają z nim, mówią: tato, no jest powódź, jest groźnie, może byś się wyniósł z domu. Ojciec mówi: moje drogie, kochane dzieci, ja bardzo wierzę w Boga. Bóg nade mną czuwa. On mi da znaki, jak będzie niebezpiecznie. Woda się podniosła do pierwszego piętra. Pan wyszedł na pierwsze piętro. Podpływa łódka z jego przyjacielem, jego najbliższym przyjacielem. Mówi: chłopie, wskakuj do łodzi. Jest powódź. Trzeba się ratować. On mówi: bracie, ja jestem głęboko wierzącym człowiekiem. Czekam na znaki od Boga. Ja ufam Bogu.
Bóg mi da znać. Woda wyżej, on na dachu, trzyma się komina, nadlatuje helikopter. Pan jest proszony do wejścia na łódź, tam tutaj drabinę spuszczamy. Ja wierzę Bogu, on mi da znaki, więc helikopter się oddala. Woda dochodzi człowiekowi do brody i wtedy pojawia się prawda w tym człowieku i mówi: Panie, Panie, tyle Ci zawierzyłem, a Ty nic, zostawiłeś mnie samego. I wtedy, słuchajcie, otwierają się niebiosa i Pan mówi tak: wysłałem do Ciebie Twoje dzieci, wysłałem do Ciebie Twojego najlepszego przyjaciela, wysłałem do Ciebie państwo w postaci tego helikoptera, a Ty mówisz, że ja Ci nie dawałem znaków? Wydaje mi się, że jesteśmy dokładnie w takiej sytuacji jak ten człowiek, który trzyma się komina i który miał wszystkie możliwości i wszystkie znaki na niebie i na ziemi mówiły mu, że powódź może być dramatyczna. Jak myślicie, dlaczego w takim momencie nie działamy? Wracam do amerykańskiego prawnika i działacza. Główny problem ze środowiskiem to chciwość, egoizm i apatia. Aby sobie z nim poradzić, potrzebujemy zmiany kulturowej i duchowej. Ale jak to zrobić? Jak zrobić zmianę kulturową i duchową w świecie, w którym mamy całą masę starych opowieści? Nasze życie w tym świecie to są stare, bardzo stare opowieści. Jak budować nową opowieść? Jak Marcin opowiadał taki krótki mój życiorys, bo on jest o wiele ciekawszy, Marcinie, ale nie na to spotkanie. Ale był tam wymieniony Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego i mając 18 lat uczestniczyłem w takim projekcie Góra Płomienia. Wyobraźcie sobie młodego człowieka, zbuntowanego hipisa, punkowca, wszystko w jednym, który w pewnym momencie jedzie na warsztat prowadzony przez grupę ludzi związanych z Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego i biorą nas na 3-dniowy marsz w milczeniu do lasu. I to był ten przełom. Ja nazywam to ten przełom, nazywam to śladem ciszy. W pewnym momencie zobaczyłem, że wszystko mamy w sobie. Mamy do tego, żeby przełamać ten kryzys, żeby usiąść z Goliatem do stołu, ale to my musimy, każdy z nas w sobie znaleźć tą siłę, bo my ją mamy. Nie ma żadnej innej siły, to wszystko jest w nas. I cisza, i to, że wszystko jest na swoim miejscu i że tak powinno być, w tym lesie dotarło do mnie w tak niezwykły, dramatyczny i głęboki sposób, że już wiedziałem, że nie jestem oddzielny ani od ptaka, ani od ciszy, ani od lasu, ani od mojej samotności, choroby i nieszczęścia. Wszystko to jest mną. I teraz my te znaki otrzymujemy na co dzień. Otrzymujemy je od naszych bliskich, otrzymujemy od zwierząt, z którymi mieszkamy, z którymi żyjemy, czy którym pomagamy. Czyli jak zdecydowałem się założyć Klub Gaja, co mną powodowało? Powodowało poszukiwanie takiej pracy dla świata, w którym będę mógł spojrzeć pewnego dnia, będąc w samotności, znowu w swoje serce
i powiedzieć, zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Zrobiłem wszystko, na co dostałem odpowiednie środki. Zrobiłem wszystko, na co pozwalało mi zdrowie, wykształcenie, intelekt i serce. I oczywiście ja trafiłem na bardzo dobry okres historyczny. Teraz mamy bardzo trudny okres historyczny, dlatego że na naszych oczach zmienia się demokracja. Nie wiem, czy kończy się demokracja, mam nadzieję, że nie, ale na pewno zmieniają się sytuacje, w których żyliśmy ostatnie prawie 30 lat. Ja trafiłem na sytuację rewolucyjną, włączyłem się w tą sytuację rewolucyjną, ale chciałem zawsze pracować dla ziemi i dla zwierząt, w szczególności dla zwierząt. To zwierzęta mówiły do mnie, co ja mam robić i dlatego zawsze wszystkim, z którymi się spotykam, mówię, nie bądźmy na tyle, w sobie na tyle pychy, żeby mówić, że my pracujemy dla ziemi. To nie, to ziemia pracuje dla nas, a my od czasu do czasu rozumiemy znaki, którymi ta ziemia i te zwierzęta z nami się porozumiewają i mówią do nas, oczywiście nie w taki sposób, jak my dzisiaj rozmawiamy, i przypominają nam, jaka jest nasza rola, jaka jest nasza odpowiedzialność. Jaka jest nasza odpowiedzialność, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I teraz, co my możemy zrobić? Bo te poziomy, na których możemy działać, robić coś, są bardzo różne. Jak widzicie, zacząłem od naszego serca. Wydaje mi się, że to jest poziom najważniejszy, że to jest poziom zasadniczy, bo kiedy ktoś mi zadaje pytanie, a jak to jest możliwe, panie Jacku, że pan tyle lat to robi i naprawdę nie było lekko. Teraz jest zdecydowanie inaczej, nie było lekko. Dlatego, że tylko i wyłącznie ta siła płynie z serca. I jeśli bym liczył na polityków, jeśli bym liczył na cokolwiek z zewnątrz, to byłoby zdecydowanie trudniej. Oczywiście w tym świecie trzeba sobie dawać radę. To nie jest tak, że mówię, że spada coś z niebios. No, jeżeli ktokolwiek sprawdził, co zrobił Klub Gaja, no to myśmy musieli współpracować czy też walczyć z politykami. Ustawa o ochronie zwierząt, no to nie spadło z kosmosu. Teraz będąc na tym pierwszym kongresie praw zwierząt w Senacie, no faktycznie pani Katarzyna Piekarska, posłanka Piekarska, kończąc, mówi, ale my tu mamy na sali pana Jacka Bożka, dzięki któremu zapis zwierzę nie jest rzeczą znalazł się w ustawie o ochronie zwierząt. I zebrali ponad 600 tysięcy podpisów, kiedy jeszcze nie było internetu. No to jak to się zdarzyło? No po prostu ludzie wiedzieli, że coś tu nie gra. My też wiemy, że coś tu nie gra, więc na tych poziomach różnych, a mamy bardzo dużo narzędzi, okazuje się, o wiele więcej wydawałoby się niż kiedyś, więc możemy je w różny sposób wykorzystać. Ja sobie tu zapisałem, że ten aktywizm, który my który robimy, czy powinniśmy robić, możemy podzielić na różne płaszczyzny. Jest on oczywiście, i o tym mówiłem, indywidualny. To jest to, co bardzo często używamy w naszych spotkaniach. Mówimy, możemy zacząć tą zmianę od naszego talerza. Potem jest grupowy. Można powołać organizację. Można do jakiejś organizacji się zapisać i działać społecznie. No i jest oczywiście ten bardzo ważny, o którym też chcę wspomnieć, czyli polityczny. To jest platforma bardzo istotna, bo świat polityki się nie skończył i widzimy to za oknami. To polityka bardzo często kształtuje naszą rzeczywistość. Każdy z nas ma te możliwości. Nie każdy oczywiście będzie takim działaczem, który zmieni w Polsce czy na świecie prawo.
To nie jest konieczne. Nie ma takiej konieczności. Ale każdy z nas może być tym Dawidem. I jeżeli tych naszych Dawidów będzie coraz więcej, a przypuszczam, że tutaj tych słuchających Dawidów, nie wiem jak powiedzieć o kobiecie, wy jesteście lepsi. Kobiet Dawidów, Dawidek, no nie wiem, no poddaję się. W każdym razie tych kobiet i mężczyzn, którzy są jak Dawid i stają naprzeciw Goliata i nie chcą go zgładzić. My nie chcemy zgładzić tego wszystkiego. My chcemy żyć na dobrej jakości życia. No, nikt z nas nie chce rezygnować z takiej jakości życia. My musimy to sobie powiedzieć. Wiecie, jak mówiły żółte kamizelki we Francji. Zanim będzie koniec świata, to będzie koniec miesiąca i trzeba popłacić rachunki. I my o tym nie zapominajmy. Bardzo często to jest bardzo, bardzo istotne. Ja oczywiście, teraz jest taki moment, w którym też chcę pokazać, że są ogromne projekty ponadnarodowe, bo mówiliśmy o tych politycznych, indywidualnych, grupowych. Są też duże projekty na świecie, które moim zdaniem idą w tym kierunku, który jest mi najbliższy, jeśli chodzi o uratowanie wykluczonej Matki Ziemi. I jest to na przykład projekt nowego Bauhausu. Ja nie wiem, gdzie ja sobie to tutaj odłożyłem. Ktoś, kto się interesuje sztuką, wie, co to jest Bauhaus. Była to, można powiedzieć, szkoła bardzo nowoczesna, niezwykła szkoła, wrzućcie sobie i ten nowy europejski Bauhaus to jest taka twórcza inicjatywa, która znosi granice między nauką, technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną. Chodzi o to, żeby podchodzić, i to jest pomysł Unii Europejskiej. To nie jest już pomysł lewaków czy działaczy, tylko to jest pomysł tych, którzy wiedzą, że jeżeli nie pójdziemy w tym kierunku, który ja jeszcze raz powtórzę, aby sobie z tym kryzysem poradzić, potrzebujemy zmiany kulturowej i duchowej. I nowy Bauhaus jest jednym z takich pomysłów. Mamy na przykład taki też bardzo dobry pomysł, Great African Green Wall of Trees. To jest taki wielki, wielki projekt nasadzenia na Sahelu w Afryce. To jest kilka państw, czyli jakby przecięcie wielkim zielonym pasem całej Afryki drzewami w taki sposób, żeby zmienić nie tylko to, że piaski Sahary tam nie będą mogły dalej się jakby przemieszczać w głąb Afryki, ale że tak jak robiła Matari te zielone ringi, to od razu zmienia tam miejsce, że ci ludzie mogą coś produkować jakąś żywność, czyli mogą po prostu żyć. Czyli na świecie mamy i pieniądze, mamy i wiedzę i mamy ludzi, tych Dawidów, którzy chcieliby tę Matkę Ziemię z tej opresji, jakby w tej opresji jakoś pomóc. Ale jesteśmy w sytuacji bardzo dramatycznej. Ja oczywiście nie byłbym Jackiem Bożkiem, gdybym nie przeczytał wiersza Czesława Miłosza. No muszę wam przeczytać wiersz Czesława Miłosza, który moim zdaniem był wielkim, nie tylko poetą, ale wielkim prorokiem. I ten wiersz, kiedy zacząłem go czytać, no, z 2 lata temu na niektórych spotkaniach, ja myślę, że dzisiaj jest jeszcze bardziej na czasie niż wtedy. Jest to wiersz Miłosza, Piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny, młode wróble czepiają się rynny i wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika,
nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Miłosz pisał to w Warszawie w 1944 roku, patrząc na płonące getto. To nie jest przypadkowe, że innego końca świata nie będzie. Że tak naprawdę mówiąc o wykluczeniu Matki Ziemi, o wykluczeniu nas, bardzo wielu wykluczonych na całej planecie, na wykluczeniu zwierząt, na wykluczeniu starszych ludzi, to jest dla mnie bardzo istotne, dlatego że też powoli staję się starszym człowiekiem i widzę, jak nieprawdopodobnie jesteśmy wykluczeni. I co się musi wydarzyć w naszych sercach, co się musi wydarzyć w naszych umysłach, co się musi wydarzyć, żeby się to zmieniło. Dlatego, że większość z nas, na pewno w świecie cywilizowanym, żyje w raju. Specjalnie zawiesiłem głos, żebyście na chwilę się zastanowili i popatrzyli dookoła siebie, gdzie wy mieszkacie, gdzie wy żyjecie. Mamy wszystko. Nie dość tego. Wybieramy sobie wakacje w miejscach, gdzie jest ciepło, są palmy, a jedzenie jest nam donoszone do łóżka. Żyjemy w raju. Odwracamy się od umierania, śmierci, przemijania. Odwracamy się, mówiąc, że nas to nie dotyczy, ale pewnego dnia okazuje się, że dotyczy nas wszystkich. I być może zmarnowaliśmy czas, bawiąc się na plaży pod palmami, a nie patrząc na to, co się wokół nas dzieje. Także nie szukajmy odpowiedzialności tylko i wyłącznie w tym świecie, w kulturze, która nam została zaproponowana, tylko poszukajmy nowych opowieści. Nasza praca, wasza praca, moja praca, bez nowych opowieści, które wzruszą. Będziecie tu mieli bardzo dużo naukowców, mają bardzo dużo wiedzy, wszystko wiedzą i do jasnej cholery nic się nie zmienia. Znaczy, na czym to polega, moi drodzy? Niech ci, którzy mnie słyszą, a są naukowcami, też siebie zapytają, dlaczego tak jest. Czy brak nam odwagi? Czy brak nam, no właśnie, czego nam brak? No dobrze, słuchajcie, ja już mam dość. Powinienem jeszcze chyba mówić według planu jakieś 5 minut, ale mi się odechciało. Bardzo wam wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że to, co mówiłem, ma dla was jakikolwiek sens i znaczenie. I mam wielką, wielką do was prośbę, żeby choć na sekundę rano, jak wstajecie, pomyśleć o tym, że cały świat jest w waszych rękach. Nie ma innego świata i nie ma nikogo innego, który może coś zrobić. Na każdym poziomie. Nie zapominajcie o polityce, nie zapominajcie o wszystkim innym, to wszystko jest bardzo ważne. A teraz na zakończenie prywata. A mianowicie od pewnego czasu uruchomiłem podcast pod tytułem Rozmowy z Bożkiem. No przepiękny tytuł, nie uważacie? Chciałem też dodać,
że moje nazwisko mnie bardzo zobowiązuje, bo jestem synem Marii i Józefa, więc bardzo, bardzo chciałbym, żebyście słuchali podcastów, które co 2 tygodnie puszczam i mam nadzieję, że będą ciekawe. Panie profesorze, oddaję głos panu. Bardzo serdecznie dziękuję za ten szalenie interesujący wykład, wystąpienie i też ciekawe przypowieści, opowieści, ale nie chciałbym zostawiać naszego gościa tak natychmiast, żeby jeszcze go chwilę nie pomęczyć, korzystając, że jest tutaj razem z nami pan Jacek Bożek. Więc żeby troszkę zmobilizować słuchaczy, słuchaczki, uczestników do krótkiej chociaż rozmowy, to ja może zadam pierwsze pytanie. Biorąc pod uwagę, tego się bałem, panie profesorze. No biorąc tego pod się uwagę bałem. Ogromną ilość doświadczenia i lat. To będzie krótkie pytanie. Powiedziałeś, Jacku, że my, żebyśmy brali sprawy w swoje ręce na tyle, na ile możemy, ale też mówiłeś, że należałoby usiąść do rozmów, do stołu z Goliatem, biorąc pod uwagę, że Goliatem może być, mogą być, powiedzmy, instytucje, podmioty, wielkie organizacje, które są głównie, ponoszą największą część odpowiedzialności za degradację biosfery. Ale ten Goliat, jak też powiedziałeś, on się cechuje egoizmem, chciwością, apatią, cytując amerykańskiego naukowca. No i niestety poza chciwością, apatią i egoizmem jeszcze się cechuje głupotą, co już jest w ogóle takim zbiorem bardzo przykrych cech. W takim razie, czy jest w ogóle możliwość siąść do rozmowy i znaleźć jakąś ugodę, podjąć dialog i dojść do jakichś takich koncyliacyjnych rozstrzygnięć ugodowych z tymi podmiotami, które są chciwe, apatyczne i egoistyczne? Czy taka rozmowa jest możliwa, czy ona ma sens i czy prowadzi do, czy może prowadzić do jakichś rozstrzygnięć konstruktywnych? W każdej dużej korporacji, w każdej partii, w każdej instytucji są ludzie. I znalezienie wspólnego języka, dlatego tyle mówiłem o uczuciach, dlatego tyle mówiłem o emocjach i dlatego tyle mówiłem o śmierci, czyli o czymś, co jest bardzo istotne. My musimy, powinniśmy szukać języka, który jest językiem porozumienia między dwoma, trzema osobami. To wystarczy. W tych wielkich korporacjach nawet ci, którzy sprawują tam władzę, to są też ludzie. My współpracujemy już z wielkimi korporacjami i wiemy, że tam są ludzie, którzy też mają dzieci, którzy też by chcieli zachować tą planetę dla przyszłych pokoleń. Szukanie wspólnego języka, nie wykluczanie kolejnych, wykluczyliśmy już zwierzęta i jakby nie chcę do tego wracać. Czy ta nasza strona ma wykluczać tych ludzi, którzy są po drugiej stronie, których kultura, edukacja, rodzina, kościół przygotowywał do zachowywania się tak, jak oni się zachowują? Trzeba rozpocząć dialog. Są różni specjaliści, którzy te dialogi prowadzą dobrze. Mamy psychologów, mamy bardzo dobrze przygotowanych ludzi do tego, żebyśmy ten dialog prowadzili. I to nie może wyglądać, no nie powinno wyglądać tak, że wykluczamy się nawzajem. I ta zmiana, to jest moje zdanie, po 33 latach pracy w klubie Gaja i z klubem Gaja, ta zmiana jest widoczna, ci ludzie są gotowi, ale oni, tak jak przypomniałem, żółte kamizelki, bo żółte kamizelki to nie byli ludzie z topu, to byli ludzie average, to byli robotnicy, to są ci ludzie. I oni mówią, zanim nastąpi koniec świata, to jest koniec miesiąca, ja muszę popłacić rachunki. My mamy wspólne platformy, my może jesteśmy na zupełnie innych tych platformach, ale są też wspólne platformy, jedną z nich jest Ziemia. Więc ja raczej jestem pozytywnie nastawiony. Jedna rzecz mnie tylko niepokoi, czy do tego, żebyśmy
głębiej zasiedli do tego stołu, niepotrzebna jest katastrofa. Bo wtedy te wszystkie, ten walec być może się zatrzyma. Widzieliśmy to na przykładzie pandemii. Walec oczywiście się nie zatrzymał, ale myśmy się bardzo często zatrzymali. Zaczęliśmy inaczej widzieć świat i myśleć. Więc ja po drugiej stronie widzę ludzi, bardzo często zagubionych, nieszczęśliwych, że muszą w tych korporacjach pracować i naprawdę by chcieli coś dobrego zrobić. Więc no, musimy być otwarci, panie profesorze. No. Czekamy na kolejne pytania. Pani profesor Heinderek się zgłasza. Ja bym chciała odnieść się do tego, o czym pan mówił, czyli o tym, że trudno by było nam zrezygnować z naszych przyzwyczajeń, naszej codzienności, bo tak się zastanawiam, czy jednak to nie jest nasz taki główny wróg, nasze przyzwyczajenia, nasza codzienność, właśnie to, że my żyjemy w świecie konsumpcyjnym i tak bardzo do tego się przyzwyczailiśmy, że jak Peter Singer pisał, my czasami czujemy się biedni dlatego, bo nie możemy sobie kupić najnowszego modelu, załóżmy smartfona, a nie to, że nie mamy pokarmu na co dzień. Więc być może to takie pytanie trochę z tezą, powinniśmy zacząć walczyć z samymi sobą, z samą sobą, czyli powinniśmy zacząć od takiego jednak samoograniczenia, bo bez tej naszej potrzeby konsumowania my będziemy cały czas takim przez to chyba trucicielem i szkodnikiem. Tylko jak mamy to zrobić? To jest taka mantra, którą opowiadamy, w szczególności działacze, aktywiści, mamy się samoograniczyć. Samoograniczenie jest dosyć trudne. Jeżeli mieszkacie w dużym mieście i macie komunikację miejską fajną, no to okej, jeszcze do tego macie na przykład ścieżki rowerowe, ale jeżeli ja mieszkam na wsi, w górach, no już troszkę gorzej jest z komunikacją, żebym gdzieś dojechał. Co to znaczy samoograniczenie? Ja bym to czuł bardziej, że to samoograniczenie na początku powinno się pojawić w moim widzeniu tego, że mnie się wszystko należy. Zawiesiłem głos, dlatego że być może ta ziemia jest w stanie nas wszystkich wyżywić. Ja nie wiem, dane są bardzo dramatyczne, ale czy mnie się wszystko należy? To jest podstawowe pytanie. Samo ograniczenie tak, ale do jakiego momentu? W wielu książkach, które czytałem ostatnio, bardzo fajną książkę Bendyka ostatnio przeczytałem i Bendyk tam w zasadzie troszkę jest mi bliskie to, co mówi Bendyk w pewnym momencie, że te część tych zasobów, które mamy, czyli węgla, ropy, gazu, powinniśmy zaoszczędzić i wykorzystać w momencie do przejścia do tej nowej kultury, bo na to nam będzie potrzeba dosyć sporo czasu. To się nie wydarzy ani w rok, ani najprawdopodobniej w 10 lat. Czyli przez te 10 lat ktoś musi płacić te rachunki na końcu miesiąca. To musimy brać pod uwagę. No, ja dlatego o tym mówię, że ja zakładałem Partię Zielonych w Polsce, byłem jej pierwszym przewodniczącym. Polityka jest bardzo istotna, a w polityce mówi się do ludzi bardzo często wykluczonych, słuchajcie, nie mających pieniędzy, nie mają, jak to koniec z końcem, nie da się związać. Więc zawsze pytanie brzmi, do kogo się mówi, w jaki sposób, kto się ma samoograniczać? Czy ja się mam samoograniczyć? Czy ten człowiek ze ściany wschodniej, który, czy niektórzy w mojej wsi, którzy nie mają co do pieca wrzucić, żeby zapalić? I liberałowie tacy jak ja mówią, ale pan nas truje! No i co ja mam powiedzieć panu, jak mówi, że no ale ja chcę przeżyć, ja chcę, żeby mi było ciepło. No, nie jest to takie proste. To naukowcy mówią, że są to problemy zaplątane, zawęźlone. To jest wszystko tak zaplątane, zawęźlone, że możemy zacząć od małych rzeczy, ale musimy myśleć o dużych,
Czyli musimy myśleć o tej polityce także. Nie wiem jak wy, ja się samo ograniczam, idzie mi to bardzo trudno. Tutaj zgłasza się, jest głos naukowca. Jest z nami pan profesor Piotr Skubała, którego gorąco witamy. Pan profesor jest również przedstawicielem Klubu Myśli Ekologicznej i myślę, że tutaj odniesie się do słów Jacka Bożka i może jeszcze zada jakieś pytanie. Słuchamy. Tak, ja niestety słuchałem, Jacku, ostatnich twoich zdań, bo miałem radę instytutu i dopiero wtedy mogłem się włączyć. No żałuj, był wspaniałe żałuję. Było spotkanie, żałuję, cudowne. Żałuję. No. Ale mówiłeś o naukowcach, którzy, no tak krytycznie chyba o nich mówiłeś, i chyba słusznie. I zrozumiałem z tego, tak cię zrozumiałem, że tego, czego brakuje chyba naukowcom, to właśnie emocji, uczuć, miłości. Oprócz wiedzy, którą przekazują, ale z niej nic nie wynika, brakuje w tych działaniach naukowców no właśnie emocji, uczuć, z czym ja się w 100% zgadzam i potwierdzam, że tak jest i sam z tym wojuję, bo kiedy okazuje te emocje, uczucia, no to jest traktowane jako coś nienaukowego, nie na miejscu, tego typu reakcja. Także myślę w tym, że w tym jest wiele prawdy. Nie wiem, czy to miałeś na myśli, ale tak to odczułem. Nie wiem, czy ja się spodziewałem takiego pytania i natomiast myślę, że czas mój się kończy, więc to, co powiedziałeś, jest bardzo istotne, ale ja mam cytat na to, co bym ci odpowiedział, jak ja to widzę. I jest to cytat z jednej z najwspanialszych książek, jakie w swoim życiu czytałem, czyli Etyka na nowe tysiąclecie Dalai Lamy. I to jest cytat z Dalai Lamy o edukacji, o wiedzy. Edukacja jest czymś więcej niż przekazywaniem wiedzy i umiejętności pozwalających osiągnąć konkretne cele. Polega też na otwieraniu oczu dziecka na potrzeby i prawa innych. Musimy pokazać mu, że jego działania mają wymiar powszechny. Musimy też znaleźć sposób na rozwijanie jego naturalnej zdolności empatii, by poczuło się odpowiedzialne wobec innych i tym samym motywowane do działania. W rzeczy samej, gdybyśmy mieli wybierać między wiedzą a prawością, ta druga jest z pewnością bardziej wartościowa. Dobre serce, owoc cnoty, stanowi samo w sobie wielkie dobrodziejstwo dla ludzkości. Sama wiedza nie. Puśćcie mnie już, bo mnie głowa rozbolała z tych mądrości. Jacku, to ja mam tylko bardzo krótkie pytanie a propos działań Klubu Gaja jeszcze. Czy Klub Gaja w jakiś sposób bierze udział w nasadzaniu Wielkiego Zielonego Muru w Afryce? Rzeczywiście tam angażuje się, czy działacie lokalnie i robicie tutaj takie akcje z drzewami w Polsce i można się dołączyć do Klubu Gaja? Dołączyć się do Klubu Gaja można, sadzić można w każdym momencie, sadźcie z głową, żeby to nie było z kłopotami dla waszych sąsiadów, dla was. Nie jestem włączony w tą historię w Afryce, sadziłem w Indiach, jak już to tak jak powiedziałeś, dalej jestem działającym aktywistą, jeśli chodzi o Himalaje, nazwijmy to tak. I tam nadal, jeżeli już gdzieś na świecie, to tam dalej pracuję, ale sadzimy wspólnie i robimy to w całej Europie, czy jak szukamy drzewa roku, to w całej Europie. Drzewa są symbolem. Słuchajcie, dla mnie jest bardzo istotne, żebyśmy sobie zdawali sprawę, że nawet jakbyśmy nasadzili strasznie dużo, nawet jakbyśmy obsadzili całe Bielsko-Biała, Katowice, Warszawę, Łódź i Kraków drzewami, to no troszkę to da, ale niewiele. Jeżeli się nasze serca nie zmienią, jeżeli się nasza chciwość, głupota, apatia nie zmieni, to będzie bardzo trudno, choć będziemy sadzić. Ja wszystkich zapraszam do pracy z nami.
dosadzenia, do zakładania parków, zieleńców. Teraz do Piotra. Dla dzikich zapylaczy, kochany, dla dzikich zapylaczy, nie tylko dla pszczół miodnych. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. Panie profesorze, zrobił mnie pan na szaro jako pierwszego. Bardzo to przeżyłem, głowa mnie boli. I życzę wszystkiego dobrego. I co najważniejsze, nie poddawajcie się. Nie poddawajcie się.